Róża towarzyszyła ludziom od wieków. Od zawsze. Amerykańscy paleobiolodzy dowodzą, że róże pojawiły się na Ziemi około 40 milionów lat temu. Wieki mijają, a róża dalej jest różą. Czerwona róża wcale nie jest egoistką, pragnąc pozostać czerwoną, powiedział Oscar Wilde. Olejki różane, kosmetyki pielęgnacyjne i upiększające, wody różane, napary, odwary z kwiatów, perfumy, Chanel czy Ambra, maceraty, przeciery, konfitury, a wszystko w zapachu, aromacie i pięknie róż. Róża od stuleci rozbudza wszystkie zmysły. To właśnie stąd wzięło się rozmiłowanie poetów. Oni umiłowali królową kwiatów. Tak właśnie już w VI wieku przed naszą erą nazwała różę grecka poetka Safona, królową kwiatów. I mimo upływu czasu nic nie zdołało jej zdetronizować. Starożytni Rzymianie też czuli wielką słabość do różanych kwiatów. Krzewy róż były powszechnie uprawiane w rzymskich ogrodach. Na jednym z przyjęć Helogaballa, jednego z cesarzy rzymskich, goście zostali zasypani płatkami róż. Na śmierć. Bo róża, oprócz swych walorów, ma jeszcze kolce. Ale nie o kolcach dzisiaj w wakacyjnej lekcji z różą, a o ucieranych płatkach róż. Oto moździerz składający się z dwóch części. Berła i miseczki do ucierania płatków różanych. Moździerz R i Z. A reguła ortograficzna esz w zakończeniach. Moździerz, rycerz, kołnierz. Zapamiętujemy. Zapamiętaliście? Moździerz, cukier i płatki różane. Ucieramy i za chwilę będziemy delektować się cukrem różanym. Ale wcześniej chwila poezji. Oto róża Roberta Sauveya. Witaj mi, córo wiosny, kwiatów jej królowo. Strojna krasą jutrzenki czy bielą śniegową, również miła i sercu i oku poety. Niechby inne powaby, wziąwszy czas zazdrośny, ciebie tylko zostawił zdobić berło wiosny. Jeszcze by wiosna warta zwać się różą roku. Miło jest, pod rozkwitłym spoczywając krzewem, gdy wkoło chłodnym skrzydłem lekki wiatr powiewa, słuchać, jak pod zielonym utajone drzewem słodką ci jak twe wonie słowik piosenkę śpiewa. Chwała tym, co go tobie za kochanka dali. Sam słowik chyba godnie wdzięk róży pochwali. Wdzięk róży, ukryty w płatkach róż, w aromacie i zapachu różanego cukru. Trzeć płatki różane z cukrem różanym i utrzeć. Czasownik niedokonany trzeć i czasownik dokonany utrzeć. Aspekt dokonania i niedokonania czasownika. Czarować i oczarować maceratem różanym. Smakować i zasmakować różanej konfitury. Barwić i zabarwić cukier olejkiem różanym. Czasowniki niedokonane informują o czynnościach lub stanach, które nie zostały zakończone. I nie wiemy, czy zakończą się w przyszłości. Mają formę trzech czasów. Czasowniki dokonane informują o czynnościach lub stanach, które zostały zakończone lub na pewno zostaną zakończone w przyszłości. I mają formę tylko dwóch czasów. Przyszłego i przeszłego. Niedokonany smakować, dokonany zasmakować. Powtórzmy. Niedokonany trzeć i dokonany utrzeć. Niedokonany barwić i dokonany zabarwić. Wrócimy jeszcze do tego aspektu, ale teraz delektujmy się ulotnym smakiem różanego cukru utartego w moździerzu. Berłem moździerzowym. Aż do następnej lekcji z różą. Wakacyjnej lekcji z różą. Chcecie spróbować? Zapraszam.